Cześć, ja jestem Wille i witam was w kolejnym odcinku Tajemnic i Ciekawostek z Google Maps. W poprzednim odcinku poruszyliśmy temat tajemniczych duszków, które zostały naklejone w przeróżnych miejscach na terenie Polski. Nigdzie w internecie nie da się znaleźć odpowiedzi na pytanie, kto i w jakim celu je nakleja. Nie ma też żadnego sklepu, w którym takie naklejki można byłoby kupić. Znaczy nie było takiego sklepu, jak nagrywałem poprzedni odcinek, bo teraz patrzę na Allegro, jakiś gościu to sprzedaje za 10 zł. W każdym razie w przeciągu ostatnich 2 miesięcy setki widzów z całej Polski wyszło z domu i zdało sobie sprawę, że ich okolica także została nawiedzona przez jakąś siłę nieczystą. Znaki, słupy, skrzynki, uśmiechnięte skrzynki, obsrane skrzynki, hydrant, pociąg, dubiel, tramwaj, poligon. Zresztą najlepiej będzie, jak wam pokażę na mapie Polski, ile tych duszków zostało odnalezionych. A to są tylko białe. Tu są czerwone, zielone, żółte, czarne, niebieskie, granatowe, pomarańczowe. Tego jest w chuj! A mówiąc bardziej precyzyjnie, przynajmniej 750, bo tyle tych duszków mi podesłaliście. No i teraz, skoro mamy te wszystkie dane zebrane w jednym miejscu, to jedyne co nam pozostaje, to rozpocząć nasze małe śledztwo. Spróbujemy dowiedzieć się, kto stoi za tymi wszystkimi duszkami i dlaczego je nakleja. Zacznijmy sobie od takiego ogólnego spojrzenia na mapę. Tutaj na pierwszy rzut oka widzimy, że duszki pojawiają się w prawie każdej części Polski. Są tylko 2 województwa, w których niczego nie znaleziono, lubelskie i opolskie. Nie wiem czemu akurat te 2 zostały oszczędzone, czy tam ludzie po prostu w duchy nie wierzą, czy o co chodzi. Natomiast najbardziej nawiedzona jest ta północna część Polski. To jest ewidentnie główny obszar działania naszego poszukiwanego. Ale możemy to zawęzić jeszcze bardziej. Jak sobie przybliżymy, to zobaczymy tutaj takie miasto, o którym już mówiłem w poprzednim odcinku, Kwidzyn. To miasto jest kompletnie zajebane tymi duszkami. Patrzcie na tą ulicę, tutaj ciężko jest przejść kilka metrów bez trafienia na jakąś naklejkę. Jak czytałem maile, które mi podsyłaliście, to widzowie z pozostałych części Polski pisali po prostu, że o, tutaj znalazłem jednego duszka. Natomiast jak pisał ktoś z Kwidzyna, to wyglądało bardziej tak. Razem z koleżanką na przerwach chodziłyśmy w okolice naszej szkoły i robiłyśmy zdjęcia duszkom. Mam ich około 50. I to nie jest żart, ona naprawdę mi tutaj podesłała tych duszków z 50. Tutaj inny widz z Kwidzyna poszedł z kolegami na zwiady i znalazł tego 70. Kolejny znalazł 30 duszków. Mamy zatem pierwszą poszlakę w naszym śledztwie. Nasz poszukiwany działa przede wszystkim na terenie Kwidzyna. Inne pytanie, na które chciałem znaleźć odpowiedź, to czy te wszystkie duszki zostały naklejone kiedyś i po prostu sobie wiszą aż do dziś? Czy może jednak nasz poszukiwany wciąż jest aktywny i cały czas nakleja kolejne? Spójrzmy sobie na tą wiadomość. Dzisiaj o 6 rano, będąc na dworcu w moim mieście, znalazłam takiego duszka. Wczoraj też byłam na dworcu wieczorem i go jeszcze nie było. Tutaj inna wiadomość, zostało to naklejone 4-5 dni temu, chodzę tą drogą codziennie. Te wszystkie duszki musiały zostać naklejone w przeciągu 3-4 dni, bo przejeżdżałem ostatnio i tego nie było. Ten musi być nowy, dlatego że jak wczoraj przychodziłem, to go nie było. Mamy zatem kolejną poszlakę, nasz poszukiwany wciąż jest aktywny i jeszcze całkiem niedawno odwiedził miasta Rawicz, Gniezno, Gierłosz i Nowe. Skoro ustaliliśmy już, że naklejanie tych duszków wciąż trwa, to teraz spójrzmy w drugą stronę. Kiedy to się właściwie zaczęło? Czy to jest jakiś nowy fenomen? Czy może te duszki dało się już znaleźć od bardzo dawna, tylko mało kto zwracał na nie uwagę? Ciężko jest powiedzieć, kiedy dokładnie został naklejony pierwszy duszek, ale na pewno było to w 2017 albo wcześniej. A wiemy to dlatego, że najstarsze zdjęcia w Google Maps, na których możemy zobaczyć duszki, zostały wykonane właśnie w 2017. Oczywiście te duszki mogły już tutaj wisieć od jakiegoś czasu, ale nie da się tego potwierdzić, bo na Google Maps albo w ogóle nie da się cofnąć bardziej w czasie, a nawet jak się da, to tutaj od razu trzeba się cofać do 13 albo 12 i na tak starych zdjęciach już tych duszków nie ma. W każdym razie wniosek jest taki, że nasz poszukiwany nakleja duszki od przynajmniej 2017. Znajdujemy się w Warszawie i tutaj na trawniku możemy zobaczyć taki kamienny słupek, na którym jakby coś było namalowane, ale jakość tego zdjęcia jest taka gówniana, że ciężko powiedzieć, co to dokładnie może być. Na szczęście jeden z moich widzów akurat niedawno srał tutaj w okolicy, no i przy okazji zrobił zdjęcie. To jest definitywnie ta sama postać, którą widzieliśmy na naklejkach, tylko w tym wypadku ona została namalowana przy pomocy jakiegoś mazaka. Widać, że ten mazak jest już taki wyblakły, pościerany, tak? Widać, że to zostało namalowane dosyć dawno. Cofnijmy się do roku 2014, to jest 3 lata wcześniej niż najstarsza naklejka. I widzimy, że ten duszek już wtedy był tutaj namalowany. Teraz mamy 2013. Tutaj ciężko powiedzieć. 2011. Już ten duszek jest tutaj namalowany. A zatem wniosek jest taki, że nasz poszukiwany wymyślił tego duszka przynajmniej kilkanaście lat temu. Jeszcze przy okazji zajrzyjmy sobie na chwilę do miasta Kowary w województwie dolnośląskim. Z prawej strony możemy zobaczyć ścieżkę, która prowadzi do lasu.
I tutaj też niestety nie da się dostać na Google Maps, więc znowu będziemy musieli poratować się zdjęciem od widza. Ktoś w tym lesie namalował na drzewie postać, która przypomina tego duszka z naklejek. Ona ma nawet oczy zrobione z jakiegoś materiału odblaskowego, więc podejrzewam, że jak ktoś idzie w nocy przez ten las, to może się nieźle zesrać. Całkiem ciekawe znalezisko, choć wydaje mi się, że to może nie być robota tego gościa od naklejek. To wygląda, jakby zostało namalowane niedawno. Z jakiegoś powodu ten duszek ma też 4 palce zamiast 3. Obstawiałbym, że to jest robota kogoś innego, jakiegoś trolla. Dostałem też 2 duszki, które zostały namalowane mazakiem i tutaj też wydaje mi się, że one nie mają nic wspólnego z autorem naklejek. A teraz przejdźmy do kwestii, która mnie osobiście najbardziej zastanawiała. Co oznaczają konkretne rodzaje duszków? Duszki możemy podzielić na takie 3 główne typy. Najczęściej spotykane są duszki, które zostały w całości wykonane w jednym kolorze. Rzadziej spotykane są duszki, które dodatkowo mają obwódkę wykonaną w innym kolorze. I wreszcie najrzadziej spotykane są duszki, które zostały umieszczone na prostokątnym tle. Poza podziałem na te 3 główne typy, każdy typ duszka występuje także w różnych wersjach kolorystycznych, co jeszcze bardziej utrudnia jakąkolwiek analizę i rodzi kolejne pytania. Czy biały duszek oznacza, że w tym miejscu można kupić coś białego, na przykład mąkę? Czy niebieski duszek oznacza, że w tym miejscu można kupić niebieską mąkę? Co oznacza duszek biało-niebieski? Czy duszek niebieski obok żółtego znaczy to samo, co duszek niebiesko-żółty? Co ta kurwa znaczy? Nie było to łatwe, ale po wielu godzinach analizowania tego na wszystkie możliwe sposoby, jakie tylko przyszły mi do głowy, udało mi się uzyskać odpowiedź na pytanie, co oznacza dany typ i kolor duszka. Gówno. Ktokolwiek nakleja te duszki, robi to bez żadnego większego zamysłu. On po prostu nakleja to, co akurat mu pasuje w danym momencie. O, na tym znaku jest napisane złotowo, to nakleję sobie złotego duszka. O, w tym lesie zrobiłem gówno w krzakach, to nakleję sobie brązowego duszka. A tu nakleję czerwonego, bo po prostu pasuje kolorystycznie. Wniosek jest taki, że typ i kolor duszka nie oznacza niczego szczególnego. Tutaj mamy zdjęcie na Google Maps z roku 2019. Widzimy, że na skrzynce został naklejony czerwony duszek. A to jest zdjęcie, które zostało wykonane niedawno. Ten czerwony duszek dalej tu jest, ale obok pojawił się kolejny. Podobnie w jastarni mamy zdjęcie z roku 2017. Na skrzynce widzimy fioletowego duszka. A to jest zdjęcie wykonane niedawno i obok niego pojawiły się 2 kolejne. To by oznaczało, że nasz poszukiwany ma w zwyczaju wracać w miejsca, które już kiedyś odwiedził. I to jest bardzo ważny wniosek, bo pomyślcie sobie, wystarczy, że byłaby osoba, która jest wystarczająco pierdolnięta umysłowo, żeby na przykład, o, w tym lesie rozbić sobie namiot i potem przez całe wakacje siedzieć w tym namiocie i obserwować okolice. I taka osoba prawdopodobnie spotka tego gościa, który nakleja te duszki. Dobra, udało nam się dowiedzieć całkiem dużo rzeczy. Wiemy, że duszki pojawiają się w całej Polsce, ale w szczególności w okolicy Kwidzyna. Wiemy, że nasz poszukiwany wciąż jest aktywny i niedawno odwiedził Rawicz, Gniezno, Gierłosz i Nowe. Wiemy, że duszki są naklejane od przynajmniej 2017, ale sam duszek został wymyślony znacznie wcześniej. Wiemy, że za typem i kolorem naklejki w danym miejscu nie stoi żadna sensowna reguła. I wreszcie wiemy, że nasz poszukiwany czasami wraca w miejsca, które już kiedyś odwiedził. Kim zatem jest osoba, która stoi za tymi wszystkimi duszkami i dlaczego je nakleja? Osoba stojąca za naklejkami pochodzi z kwidzyńskiego środowiska graficierskiego, a naklejki z duszkami to pewnego rodzaju podpis w miejscach, które odwiedziła. Podczas gdy niektórzy graficiarze po prostu bazgrają swoje imię na ścianie, inni są bardziej kreatywni. Dla przykładu to jest pan Peryskop. Tą dziwną postać, którą można znaleźć w wielu miejscach na terenie Poznania, zostawił ze sobą graficiarz o pseudonimie Enriaki Kasai. Podobnie w Gdańsku mamy graficiarza, który podpisuje się zostawiając za sobą kozły. No i ten duszek to też jest tego typu podpis. Ciężko powiedzieć, co dokładnie zainspirowało taki, a nie inny wygląd. Cokolwiek by to nie było, to trzeba przyznać, że takie połączenie prostoty i tajemnicy to jest to, co sprawiło, że ten duszek tak bardzo wyróżnia się na tle pozostałych naklejek. Nasz graficiarz bardzo lubi podróżować, co można zauważyć po tym, gdzie większość nalepek można znaleźć. Są to miejscowości turystyczne, okolice ścieżek rowerowych, przystanki, dworce, szlaki, szczyty górskie. Jeden duszek znajduje się nawet w Helsinkach, w Finlandii, więc widocznie nasz poszukiwany był tam na wakacjach. Na pierwszy rzut oka to może wydawać się niewiarygodne, że faktycznie jedna osoba może stać za tym wszystkim, ale jakby tak to przeliczyć, to okazuje się, że to jest jak najbardziej możliwe. Podesłaliście mi jakieś 750 duszków. Załóżmy, że to, co znaleźliście, to jest tylko połowa i tak naprawdę ich jest 1500. To teraz wiemy, że te naklejki pojawiają się od 2017, co daje nam 6 lat. Więc teraz wystarczy, że nasz graficiarz 5 razy w roku uda się na wycieczkę rowerową. Za każdym razem weźmie ze sobą z 50 naklejek, a to w ciągu 6 lat da nam 1500 naklejek. Na koniec dodam, że zgłosiła się do mnie kilka osób z Kwidzyna, które twierdzą, że znają osobiście albo przynajmniej słyszały o tym graficiarzu.
Raczej nie uda mi się uzyskać do niego kontaktu. Takie klejenie rzeczy na znakach nie jest specjalnie legalne, więc nie dziwi mnie, że ten gościu woli się nie wystawiać. Natomiast te szczątkowe informacje, które dostałem, zgadzają się ze sobą i pasują do tego, co wcześniej w tym filmie powiedziałem. Tak więc wydaje mi się, że tą sprawę możemy uznać za zamkniętą.